kompletnie nie rozumiem, nie ogarniam algorytmu YouTube'a. Nie chodzi mi bynajmniej o to, co mi YouTube podsyła do obejrzenia, nie? W filmach proponowanych. Chodzi mi bardziej o to, jak na przykład ja wrzucam filmy, nie? Jako twórca i potem te filmy mają różną ilość wyświetleń. Różnie się klikają, że się tak wyrażę, nie? I jest taka sytuacja, że kompletnie nie ma w tym żadnej logiki. No, dla przykładu, niedawno dałem fatalnej jakości film opisujący, recenzujący dwa piwa. Romper Extreme i Special Głupszy Cechar, nie? I tam była taka historia po prostu, że tak w sumie bardziej dla beki, nie? To są takie piwa, które uchodzą też w pewnych kręgach za piwa dla żuli. I była taka sytuacja, że ten film zrobił w tydzień 3600 wyświetleń. Oprócz tego bardzo dużo komentarzy tam było, po prostu klikało się. I z tego, jak widziałem, to nie dlatego się klikało, że ludzie szukali informacji na temat Rompera Extreme oraz Special Hard z Głupczyc, tylko po prostu było w proponowanych. Wyświetlała się miniatura, oni to klikali, nie? Ale YouTube proponował. Teraz nagrałem film. Piwo, które jest równie mocne, ale jest, no, troszkę, jakby to powiedzieć, troszkę inne, z innej półki, innego kalibru. Piwo za 30 zł, gdzie browar Cieszyn włożył w proces powstawania tego piwa kilka lat, naprawdę, dużo pracy. I ten Cieszyn Porter Baltyczki Barrel Age zrobił dzisiaj 21 wyświetleń, a tamten film zrobił 3600 wyświetleń. No, piwo o tej samej mocy, też 12%, ale jednak piwo całkowicie z innej półki, nie? I żeby nie było, to nie jest tak, że na przykład piwa takie jakieś dziadowskie się lepiej klikają, a piwa takie lepsze się nie klikają, bo w tym nie ma żadnej logiki, bo zdarzały się piwa takie słabe, które nagrywałem, miały mało wyświetleń, a zdarzały się też piwa takie sztosy, naprawdę udane, bardzo wysoko cenione piwa i dostawały tych wyświetleń dużo. Tak samo z innymi tematami, nie tylko piwnymi. Kompletnie jest całkowicie, mogę na przykład dać tak na przykład, nie wiem, temat z dupy. Nie wiem, jezioro jakieś tam, nie wiem, zalew. Załóżmy w województwie świętokrzyskim, Hańcza. 1000 wyświetleń zdobędzie. Na przykład w kilka dni. Dam zalew wilków, również w województwie świętokrzyskim i ma 15 wyświetleń, nie? O tyle mniej. What the fuck? Jak to w ogóle, czy to jest po prostu losowa sprawa, nie? Jak myślicie? Czy to jest losowa sprawa, czy to jest... To jednak od czego zależy? Słyszałem różne wersje, że to może zależeć od tego, że od miniatury, od tego, jakie tam są kolory. Ktoś też mówił, że trzeba dużo machać, gestykulować ręką, nie? No ale nie wiem, czy to tak jest, nie? I taki właśnie mam eksperyment. Dzisiaj wrzucę tak eksperymentalnie 4 filmiki. Tak z pogranicza filozofii i psychologii, shorts, nie? Takie wyjaśniające, takie podstawowe pojęcia. Takie dosyć ciekawe moim zdaniem rzeczy. No i zobaczymy, jak to się będzie klikać. Zresztą shorts mają tam inną dynamikę, nie? Często jest, te przyrosty są gwałtowne, potem gwałtownie spadają. Natomiast filmy długie, te w standardzie wideo, nie shorts, dłuższe, no to tak raczej nie, ta dynamika nie jest taka ostra. One powoli wyświetlenia wzrastają i przez dłuższy czas wzrastają permanentnie, no także zobaczymy. Także jeżeli ktoś ma jakąś... O, tu mój pies jest. Załapał się. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jak odpowiedzieć na pytanie, czemu ta klikalność w różnych filmach jest różna, jaki to ma związek z tematem, albo z formą. Specjalnie dzisiaj, wczoraj, ten Cheshire Barrel Age nagrałem wyższej jakości, nie? Nagrałem aparatem z fajnym mikrofonem, a ten właśnie Romper Extreme i ten specjal drugi nagrałem dziadowskim sprzętem i dziadowskim mikrofonem, a zrobił lepiej, więcej, no, to już nie rozumiem. To mam co nagrywać kartoflem, żeby było więcej wyświetleń? Dobra, no to tyle. Jak ktoś ma jakiś pomysł, jak działa algorytm YouTube'a, to niech napisze w komentarzu. Dzięki, cześć.